Regionalny Związek Pszczelarzy w Jeleniej Górze zaprasza na 17. Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie Wartnictwo w Sudetach Zachodnich, które odbędą się w dniach 17-18 września 2016 roku w Jeleniej Górze Cieplicach oraz do odwiedzenia oficjalnego sklepu z bogatą ofertą produktów i sprzętu pszczelarskiego w Jeleniej Górze przy ulicy Wojska Polskiego 25. Autoserwis Bieniarz Jelenia Góra oferuje pełen serwis w zakresie rozrządów, układów hamulcowych, ogumienia, klimatyzacji oraz innych napraw, w tym diagnostykę komputerową pojazdów osobowych i dostawczych. Ponadto Autoserwis Bieniarz proponuje mycie, woskowanie, odkurzanie, pranie tapicerki wszystkich pojazdów. W oczekiwaniu na wykonaną usługę będą mogli Państwo napić się kawy i skorzystać z Wi-Fi. Autoserwis Bieniarz przynależy do ogólnopolskiej sieci Perfect Service. W jednym miejscu zadbają Państwo o swój samochód oraz ubezpieczą auto, dom i rodzinę. Gazeta i portal Jelonka.com. Masz problem? Szukasz pracy? Chcesz sprzedać samochód? A może wiesz coś ciekawego i chcesz się z nami tą wiedzą podzielić? Zadzwoń do nas lub przyjdź osobiście. Redakcja mieści się przy ulicy Skłodowskiej Curie 13/2, pierwsze piętro. Marketing, telefon 75 75 444 00. Dziennikarze 75 75 242 16. Codziennie nowe informacje i tysiące ogłoszeń. Środowiskowy dom samopomocy dla osób psychicznie chorych. Na stworzenie takiej placówki można było uzyskać dofinansowanie. Uwaga, piesi na pasach. Wideorejestratorami ujawniamy naprawdę dużą ilość tych wykroczeń. Rekordy w karkonoszach. Ja osobiście nie pamiętam takich wakacji. Dzień dobry Państwu, jest 14 września, środa, Kamila Krawiecka-Bryl, zapraszam na serwis informacyjny. W tym roku w naszym mieście otwarty zostanie Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób chorych psychicznie. Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób chorych psychicznie zlokalizowany jest przy jeleniogórskim MOPS-ie. W najbliższym czasie będzie wyposażony w niezbędny sprzęt. Obecnie zakończyły się tam prace wykończeniowe. Obiekt, który był zagrożony całkowitą dewastacją, żeby go wykorzystać, podjęto decyzję o tym, żeby przeznaczyć go właśnie na Środowiskowy Dom Samopomocy. Tym bardziej pomysł był o tyle ciekawy, iż na stworzenie takiej placówki można było uzyskać dofinansowanie. Jelenia Góra posiada dwa WTZ-y, warsztaty terapii zajęciowej. Są tam uczestnikami są osoby najbardziej poszkodowane, tak? Orzeczone z pierwszą przede wszystkim grupą inwalidzką. Tam następuje rehabilitacja społeczna i zawodowa. Warsztat ma za zadanie przygotowywać ich na rynek pracy. Jednak dla osób, które jednak nie mogą wejść w rynek pracy, nie było takiego miejsca w Jeleniej Górze i takim miejscem będzie właśnie dom środowiskowy. Ja myślę, że stworzenie takiej możliwości rodzinom, które mają ten kłopot, aby no trochę tak jak w przedszkolu, no osoby z tego typu móc przywieźć tutaj rano, odebrać po południu i mieć gwarancję tego, że jest tu wyżywienie, jest opieka, no jest jakaś taka elementarna edukacja w zakresie samoobsługi. Mam nadzieję, że część pensjonariuszy w wyniku działań tego domu no będzie mogło powoli dawać sobie samemu radę. W domu samopomocy dla osób chorych psychicznie miejsce znajdzie 30 osób z terenu Jeleniej Góry. Jak się dostać? Wszystkie osoby, które są zainteresowane pobytem tutaj, muszą zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej. Tam muszą zgłosić się do swojego pracownika socjalnego i rozpoczniemy procedurę decyzji, która spowoduje umieszczenie w tym domu. Oprócz tego dość często do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej docierały sygnały, że rodzice nie mają po prostu możliwości skierowania swoich pociech do odpowiedniej placówki, która by zapewniła przynajmniej w ciągu tygodnia zajęcia przez jakiś okres dla osób z zaburzeniem psychicznym.
Dom samopomocy dla osób chorych psychicznie zacznie funkcjonować od 1 grudnia tego roku. Na jeleniogórskich skrzyżowaniach kierowcy często popełniają wykroczenia. Chodzi m.in. o nieustępowanie pierwszeństwa pieszym, którzy boją się przechodzić przez pasy. Najczęściej popełnionym błędem przez kierowców jest stosowanie się w pierwszej kolejności do znaków poziomych, kiedy włączona jest sygnalizacja świetlna. Kierowcy często nie stosują się także do zielonej strzałki. Mieszkańcy Jeleniej Góry mówią wprost, że boją się przechodzić przez pasy. Wyjeżdżają, nie zatrzymują się czasami. A jest zielone dla przechodniów? Tak. I z wózkiem idę i aż strach chodzić po ulicy. No i przejeżdżają na czerwonym światełku pomarańczowym, to w ten czas noga idzie na gaz. Do wielu nieprawidłowości dochodzi m.in. na skrzyżowaniu w okolicy Cieplickiej Giełdy. I bardzo często dochodzi do sytuacji kolizyjnych, kiedy pieszy ma zielone, wkracza na to skrzyżowanie, na przejście dla pieszych, a pojazd wjeżdża z jakąś prędkością, właśnie szczególnie ten, który się nie zatrzyma. Oczywiście oprócz nas, czyli ELEK, praktycznie nikt nie respektuje tego przepisu, kierowcy w zasadzie się nie zatrzymują, a jeżeli tak, to na palcach jednej ręki mogę ich dosłownie policzyć przez cały dzień. W tej chwili w naszej ocenie najtrudniejszym skrzyżowaniem jest skrzyżowanie ulicy Lubańskiej-Goduszyńskiej z drogą numer 3, tam gdzie planowane jest skrzyżowanie z ruchem okrężnym i no, czekamy z niecierpliwością, aż nastąpi realizacja tej inwestycji, czyli skrzyżowanie z ruchem okrężnym. Problem dotyczy także przejść dla pieszych, gdzie nie ma sygnalizacji świetlnej. Samochody nadjeżdżają z dużą prędkością. Stanowi to zagrożenie dla pieszych. Niejednokrotnie się nie zatrzymują, nawet jeśli tu kilka osób stoi. Skrzyżowanie Karola Miarki i Sobieskiego w drodze na Jakuszyce i Zgorzelec jest także szczególnie niebezpieczne z kilku względów. Że pas ruchu wyłączony od ronda w dół powoduje, że pojazdy nie powinny wjeżdżać na ten pas ruchu. Czyli tak naprawdę stop, który jest ustawiony na ulicy Karola Miarki za nami, tak naprawdę praktycznie nie jest przestrzegany. Powiem tak, no myślę, że 15% osób stosuje się do tego znaku. Za nieprzestrzeganie przepisów drogowych grozi mandat w wysokości do 500 zł. Jak na razie to tylko zapowiedzi, ale wszystko wskazuje na to, że ten rok może okazać się rekordowy pod względem ilości turystów, którzy odwiedzili nasz region. Więcej na ten temat w materiale Pawła Guszałę. Jakiś czas temu na naszej antenie mówiliśmy o rosnącej liczbie turystów odwiedzających Jelenią Górę. Jak się okazuje, wzrost w tym temacie nie dotyczy jedynie naszego miasta. Szklarska Poręba w trakcie minionych wakacji przeżywała prawdziwy turystyczny boom. Ja osobiście nie pamiętam takich wakacji, tak obfitych w frekwencje, prawie 100% obłożenie bazy noclegowej. Informacja turystyczna była odwiedzana przez kilkaset osób dziennie, łącznie, bo policzyliśmy turystów. Od czerwca do sierpnia odwiedziło nas niemal 3,5 tysiąca osób, z czego tylko w samym sierpniu 7,5 tysiąca osób, nie licząc telefonów, maili. Oczywiście najbardziej popularnym celem turystycznych wycieczek były karkonosze, co potwierdza Andrzej Raj, dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego. Ilość turystów w porównaniu na przykład do okresu roku ubiegłego, z lipca, z sierpnia, to jest 25-30% więcej. Więc widzimy ten boom turystyczny na Karkonosze. No, sądzimy, że to wynika z wielu powodów i z tej sytuacji geopolitycznej, która w Europie i na świecie dzisiaj ma miejsce, ale też również z tego, że Karkonosze rzeczywiście stają się coraz bardziej atrakcyjne. Jeśli w okresie jesiennym ta tendencja się utrzyma, najprawdopodobniej liczba turystów, jaka odwiedzi Karkonosze w tym roku, może przekroczyć 2,5 miliona. Ja się spodziewam, że tak. To oczywiście będzie wiadomo na początku przyszłego roku, kiedy zczytamy z naszych wszystkich rejestratorów, jaki ten ruch, kiedy podliczymy ilość biletów sprzedanych do parku i wtedy oczywiście będziemy wiedzieć. Ale jest to prawdopodobne, że ta liczba może przekroczyć 2,5 miliona. Konkretne liczby co do ilości turystów, jaka gościła w naszym regionie, poznamy na początku przyszłego roku. Co prawda, pierwszy start na paraolimpiadzie w Rio zakończył się dla Lucyny Kornobę z 4. miejscem. Jeleniogórzanka będzie miała jednak jeszcze szansę zdobyć na igrzyskach złoty medal. Okazja ku temu nadarzy się już dziś. Lucyna Kornoby z 9 września podjęła pierwszą walkę o wymarzony złoty medal. Niestety w rzucie oszczepem lepsze od naszej zawodniczki okazały się reprezentantki Chin, Finlandii oraz Niemiec.
Jednak to nie koniec emocji. Lucyna Kornobys będzie miała jeszcze jedną szansę na zdobycie pierwszego w swojej karierze paraolimpijskiego medalu. Dzisiaj jeleniogórzanka wystartuje w pchnięciu kulą. Mimo, że Jelenią Górę od Rio de Janeiro dzielą tysiące kilometrów, to Lucyna bardzo liczy na Państwa wsparcie. Jest to niezmiernie miłe uczucie, jeśli tyle osób podchodzi i życzy powodzenia, że będą trzymać kciuki, piszą na Facebooku, że są całym sercem ze mną, z nami, paraolimpijczykami. No, uczucie niesamowite. Mam nadzieję, że tak samo jak było na Mistrzostwach Świata w Doha, osoby za mnie trzymały kciuki, tak samo tu i przyniesie to odpowiednie rezultaty w postaci medali olimpijskich. Start zawodów w pchnięciu kulą zaplanowany został na godzinę 22:30 czasu polskiego. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu. Ja dziękuję za uwagę. Spokojnego popołudnia Państwu życzę. Do zobaczenia. Hotel Tango zaprasza na noclegi, imprezy okolicznościowe oraz integracyjne. Organizujemy offroadowe imprezy integracyjne z wykorzystaniem aut terenowych, pikniki firmowe, wieczory tematyczne. Zapraszamy także na widowiskowe loty balonem. Pięknie położony Hotel Tango stanowi idealną bazę wypoczynkową po aktywności fizycznej, jaką oferuje nasz region. Trasy narciarskie, rowerowe, piesze, spływy kajakowe, jazda konna. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Czas wprowadzić lato do naszych domów. Jak łatwo i tanio odmienić wnętrze, w którym mieszkasz? Wybierz bajeczne kolory firan, zasłon i pościeli, które dodadzą Tobie energii. Zmień ręczniki w łazience na nasycone barwy. Limonka, błękit, amarantus. Postaw na kwiatowe dekoracje w salonie i paski w sypialni. Poczuj się w swoim domu, jak na wakacjach. Salon Grena przy ulicy Jasnej zaprasza na letnią odsłonę. Dużo nowości, profesjonalne porady i bogata oferta.